jest kolejna próba nagrania czegokolwiek, co będzie brzmiało dobrze. Coś muszę zrobić z tym mikrofonem, bo to jest strasznie szum, nie wiem. Raz, dwa, trzy. Czy to w ogóle działa? Czy ten mikrofon w ogóle działa? Czy ten mikrofon w ogóle działa? Czy on działa? Czy tam jest dźwięk z kamery? Nie wiadomo. Może tam jest tylko i wyłącznie dźwięk z kamery. Witam Was serdecznie. Nazywam się Paweł Iglewski. Akwarystyką zajmuję się od ponad 10 lat. Szczególnie do mojego serca przypadła akwarystyka naturalna. W tej dziedzinie akwarystyki jak gdyby spełniłem się najbardziej. Uczestniczyłem w wielu konkursach akwarystycznych, gdzie zdobywałem wysokie miejsca. Byłem zapraszany również jako sędzia do konkursów akwarystycznych. Prowadziłem też na szeroką skalę zakrojone warsztaty akwarystyczne dla jednej z największych firm w Polsce. Dziś chciałbym Was zaprosić do nowej interakcji, którą chciałbym wprowadzić w życie. Chciałbym otworzyć nowy kanał na YouTubie. On będzie się nazywał pawełtestuje.pl. Pod takim samym adresem na stronie www.pawełtestuje.pl będzie pokazywane to, co będziemy robić, mam nadzieję, razem. Prosiłbym Was o to, abyście również na profilu facebookowym pawełtestuje.pl umieszczali swoje sugestie co do tego, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale akwarystycznym. Bo on taki z założenia ma być, ma się cała jego tematyka wracać wokół tego, co jest naszą pasją. Czyli uprawianie naszych podwodnych ogrodów. Jakie produkty powinniśmy kupować, jakich nie powinniśmy kupować, może powinniśmy sobie porównywać pewne produkty. Może warto czasami właśnie wziąć kilkanaście rzeczy, czy kilka, naraz, zobaczyć, która lepsza, która gorsza, czy warto, czy nie warto. Może warto posłuchać kogoś, kto, wydaje mi się, tak jak ja, zna się na tym wszystkim. Zapraszam Was wszystkich do tego, abyście pomogli mi toczyć tą śniegową kulę do przodu, żebyśmy razem tworzyli te treści, które będę publikował dla Was w sieci. Polubcie film, polubcie facebookowy profil, polubcie kanał na YouTubie i zapraszam Was. Kontaktujcie się ze mną, pytajcie, mówcie, podpowiadajcie. Jeżeli Wam się coś nie podoba, to oczywiście też zgłaszajcie swoje uwagi, będę jestem otwarty na to. Myślę, że tych niedociągnięć na pewno na początku będzie dużo, bo ta technologia internetowa związana z wideofilmowaniem tego wszystkiego, co się robi, nie jest mi, jak gdyby, nie jest moją codziennością po prostu. Zapraszam Was do tego, abyście ze mną razem popracowali nad tym wszystkim. Pawełtestuje.pl. Trzymajcie za mnie kciuki.